Pierwsze trzy mecze grupowe Polacy rozegrają z Kanadą, z reprezentacją Niemiec, a na końcu z reprezentacją Serbii. No i wypada mi zapytać, to dobrze czy źle, że tego najsłabszego teoretycznie rywala mamy na początku, bo w teorii można od razu zdobyć na nim punkty i zapewnić sobie awans do następnej rundy, no ale też można się wyłożyć, co pokazały mecze z Belgią na przykład na poprzednich imprezach. No doświadczył tego niestety trener Raul Lozano chociażby. Wojtek, jaki wariant jest lepszy? Ze swojego doświadczenia jako zawodnik, jak tam jeszcze pamięcią sięgnę, wolałbym grać z lepszym. Granie pierwszy pojedynek wyzwala takie uczucie troszkę niepewności, ogromnego stresu dodatkowego, którego troszkę nie da się uniknąć, związanego z początkiem imprezy. Wszyscy są strasznie nabudowani, naładowani energią. Wszyscy udają bardzo mocnych. Nie masz troszkę materiału o innych zespołach. Mijanie się w windach, w korytarzach, wspólne posiłki, bo czasami tak bywa, że w hotelu jest. Wspólne treningi, bo czasami też zespoły się mijają na halach. No powodują taką niepewność. Jeśli już troszeczkę spekulujemy, to mimo wszystko, jak tak użyłeś słowa, wyłożyć się, lepiej byłoby się wyłożyć na lepszym, bo tu konsekwencje tej porażki mogą być mniej bolesne niż wyłożyć się na takim zespole jak akurat Kanada, bo myślę, że Kanada z biegiem czasu na tych mistrzostwach nie zaistnieje, a nam zwycięstwo z nimi jest strasznie potrzebne. Kanadyjczycy to zespół pod wodzą trenera Glenna Hogue'a, człowieka, który jest mistrzem motywacji. I to też może mieć olbrzymie znaczenie w tym starciu z reprezentacją Polski. Ja uważam, że nie powinniśmy w ogóle zastanawiać się nad tym, czy to jest Kanada, czy to jest jakiś inny zespół. Jeżeli my jedziemy tam jako mistrzowie Europy, jedziemy to wicemistrzowie świata, my musimy wygrać wszystkie mecze, żeby zdobyć mistrzostwo świata. I czy my zagramy na początku z Kanadą, czy my zagramy z Serbią, później oczywiście ten głupi system, nieroztropny system grania może tu różne rzeczy powodować, ale my jedziemy tam wygrywać wszystkie mecze i nie mam znaczenia dla mnie, który, kiedy, z kim. Reprezentacja Polski jedzie do Włoch. Właśnie, po co jedzie, Wojtek? No nie wypada powiedzieć, że na pewno jedziemy walczyć o medal. I to szeroko pojęty. Każdy medal, myślę, na tak dużej imprezie będzie dla każdej drużyny sukcesem, może poza Brazylijczykami, którzy mierzą tylko w złoto. To jest na pewno wykładnik na podstawie ostatnich lat i ostatnich wyników. Natomiast gdybyśmy tylko opierali się na sukcesach naszej drużyny, czy też innych wynikach, no to byśmy mogli powiedzieć, że właściwie bez medalu każdy wynik będzie porażką. Ale znając, że sytuacja aktualna w świecie siatkarskim no bardzo się wyrównała, to powiedzmy sobie szczerze, że ostatnie wyniki, zwłaszcza ostatniego sezonu, nie są dla nas tak bardzo budujące i chyba my, Polacy, powinniśmy lekko może nawet zdjąć ciśnienie z tego zespołu, faktycznie nie wysyłając go tam w roli pewnego faworyta. Jest to jeden z zespołów, który jeśli zagra na dobrym poziomie, prawdopodobnie znajdzie się w strefie medalowej. Natomiast z zewnątrz myślę, że inne kraje będą oceniały nas dalej bardzo wysoko i stawiały nas w roli faworytów. Kuba, Daniel Castellani powiedział, że jest ósemka drużyn, która może walczyć o medal, natomiast jest taka silna czwórka właśnie w tej ósemce, czyli reprezentacja Brazylii, Rosji, Włoch, no i oczywiście Polski. Zgadzasz się z tym? Oczywiście, uważam, że jeżeli byśmy grali z takim systemem, jak graliśmy w Japonii, kiedy trzeba było wszystko wygrywać, to niespecjalnie bym się martwił o tą czwórkę. Uważam, że naprawdę nie mamy się czego wstydzić, musimy cały czas podniesioną głową i klatą wypiętą do przodu jeździć na te mistrzostwa i walczyć. Teraz jedynie czego się boję, to boję się tego systemu, bo sami wiecie, sami rozmawiacie na ten temat, że jednak chwila zwątpienia, nie wiem, 15 minut zwątpienia w ciągu całych mistrzostw może zniweczyć ostatnie lata pracy. Także tego się bardziej boję. Uważam, że trzeba jechać, trzeba się bić i trzeba teraz, kiedy się baliśmy kiedyś Serbów, to czy tam się chowaliśmy przed Serbami, teraz wychodzimy, czy tak trener mówi, idziemy do restauracji, idziemy po hotelu, dumni, że to my jesteśmy faworytami tych mistrzostw i nie mamy się czego bać.